Dzień dobry, znajdujemy się w gościnnych progach Bydgoskiego Biura Wystaw Artystycznych. Mam przyjemność poprowadzić z Państwem warsztaty dla seniorów. Bardzo żałuję, że nie mogę się z Państwem spotkać osobiście, ale w dzisiejszych czasach tak niestety jest, że spotykamy się online, ale mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć mnie, chociaż na ekranie komputera. Będzie mi bardzo miło, jeżeli posłuchacie Państwo i dowiecie się, co chcę opowiedzieć o przygotowaniach do świąt, takich artystycznych przygotowaniach do świąt. Nazywam się Agnieszka Markowska, jestem konserwatorem dzieł sztuki, a z zamiłowania nauczycielem uczę plastyki, zajęć artystycznych, historii sztuki w jednym z bydgoskich liceów. Poproszono mnie dzisiaj o to, żebym poprowadziła z Państwem takie warsztaty, pokazała, w jaki najprostszy sposób można przygotować sobie, umilić sobie święta i przygotować sobie drobne, proste ozdoby świąteczne, które umilą nam to oczekiwanie na święta, same święta, ale jednocześnie pozwolą miło spędzić czas w prosty sposób. Bardzo bym nie chciała, żeby pomyśleli Państwo, że robienie sobie takich własnych ozdób świątecznych jest jakieś trudne. Zgromadziłam tutaj przed sobą kilka przedmiotów, elementów, które pomogą nam w tym. Bardzo się starałam, a tak nie wyszło to do końca, żeby to było ekologiczne. To znaczy oczywiście, co udało mi się znaleźć w lesie, co udało mi się znaleźć w ogrodzie. Natomiast nie do końca to się udaje, ze względu na to, że chociażby te wszystkie plastikowe dodatki do ozdób świątecznych, one są trwałe i niestety bardzo ładne. I łapię się na tym, że czasami jako ozdobę używam również tych wszystkich plastikowych dodatków. Staramy się tego unikać w dzisiejszych czasach, ale chyba tak do końca nie jest to możliwe. A przygotowałam dzisiaj, chcę, żeby Państwo sobie zerknęli na to, co tutaj u mnie na stole leży. Przede wszystkim piękny element, który może być ozdobą do właściwie każdej ozdoby świątecznej, to oczywiście szyszki. Pocięłam na drobne kawałeczki, takich 10 cm może, troszkę dłuższe, troszkę krótsze, to nie musi być tak idealnie. Patyczki, to są akurat patyczki wierzbowe, które bardzo fajnie będą nam służyć jako podstawa do wieńca ozdobnego, którą za chwileczkę, jak przygotować, Państwu pokażę. Zwykłe słoiki, których mamy zazwyczaj w domu bardzo dużo, posłużą nam do przygotowania bardzo prostego świecznika. Kartony, no i tutaj niestety nie uniknęłam, chciałam Państwu pokazać, to jest styropian. Niestety styropian nie jest ekologiczny, natomiast w sklepach bardzo dużo jest takich styropianowych elementów, które bardzo ułatwią przygotowanie takiego świątecznego stroika. Podstawą do choinki, którą zresztą zrobiłam sama z orzeszków, czyli częściowo ekologicznie, niestety też jest styropianowa podstawa. Można to zrobić z kartonu, ale oczywiście znacznie wygodniej jest przygotować to sobie na takiej podstawie styropianowej. No cóż, zaczynamy. Pokażę od najprostszych świeczniczków za chwilę, jak przygotować takie ozdoby, proste ozdoby świąteczne. Chciałam pokazać, zacząć od takich najprostszych rzeczy, najprostszych ozdób świątecznych, które możemy sobie postawić w domu i naprawdę wyglądają bardzo efektownie, a możemy je uzyskać w bardzo prosty sposób. Zazwyczaj, jak się tak rozejrzymy w domu, to wszystko do zrobienia, może oprócz szyszek, zazwyczaj mamy, więc nie powinno to sprawić wielkiego problemu. Proszę popatrzeć. Zwykły, prosty, szklany wazon, który na pewno każdy z nas ma, taki gdzieś traktowany często po macoszemu. Wystarczy do niego wrzucić zwykłe szyszki, które sobie możemy w naszej działce w lesie powrzucać do takiego naczynia. To może być oczywiście płaska misa, to może być wyższy wazon. Do tego wrzucamy lampki w taki nieregularny sposób. Najprostszy na świecie. Takie lampki to jest teraz od ostatnich lat bardzo popularna rzecz. One są na bateryjkę, więc w ogóle się nie musimy przejmować jakimś podłączeniem do prądu. Wystarczy tylko wymienić w nich bateryjkę. Uzupełniamy to szyszkami. Oczywiście ja teraz się spieszę, natomiast jak będziecie Państwo mieli troszkę więcej czasu, to można to elegancko ułożyć, żeby było równiutko. Te lampki mogą być większe, mogą być mniejsze. Ja osobiście bardzo lubię te lampki LED-owe. I proszę zobaczyć, że po włączeniu, ja tylko teraz dokładnie tego nie wysypałam, po włączeniu mamy przepiękną ozdobę świąteczną, która może sobie stać na parapecie w dowolnym miejscu. Jeżeli uzupełnimy to jakimiś jeszcze dodatkowymi, na przykład świecidełkami, tymi nieekologicznymi, bo plastikowymi, ale jeżeli mamy jakieś suszone jabłuszka czy suszone owoce, to też bardzo ładnie wygląda. Bardzo proszę, tak wygląda
taki elegancki świec, który możemy postawić gdzieś z brzegu, chowamy tylko to pudełeczko na bateryjki i myślę sobie, że to bardzo fajnie, efektownie wygląda i nowocześnie. A dlaczego nie może być w naszych domach troszkę nowocześnie? Innym pomysłem, równie prostym na przygotowanie takiego świecznika jest taki zwykły słoik pomalowany białą farbą. Ja to pomalowałam w tej chwili, to co widzicie Państwo, jest pomalowane zwykłą farbą akrylową. Najzwyklejszą w świecie przy pomocy pędzla, to są 2-3 warstwy. Ja nie jestem do końca zadowolona z efektu, ponieważ to cały czas jest troszkę przejrzyste, ale są ludzie, którym się to podoba, że trochę ta światełko od spodu prześwituje. Robi się to w bardzo prosty sposób. Potrzebny jest nam zwykły sznurek jutowy. Zresztą od razu powiem Państwu, że nie ma nic lepszego do pakowania prezentów świątecznych niż zwykły jutowy sznurek. Odejdźmy od tych wszystkich kokardek plastikowych, to chyba już jest przeżytek w tej chwili. Te takie dawne sznurki do snopowiązałek, im bardziej takie włochate, one są ładniejsze, wyglądają na prezentach przepięknie, więc naprawdę polecam do wszelkich opakowań, do zawiązywania prezentów, to wygląda bardzo ładnie i ekologicznie. I teraz wystarczy kawałek takiego sznurka, zwykły słoiczek, taki słoiczek, który mamy do przetworów. Zaczynamy od góry, zaczynamy sobie obkręcać koło na wysokości wieczka i nieregularnie okręcamy sznurek dookoła na samym słoiczku. Jeżeli chcielibyśmy malować pędzlem, to od razu Państwu powiem, że najłatwiej namoczyć sobie taki sznurek w zwykłej żelatynie, żeby on, kiedy przylgnie do powierzchni słoika, przyklei się i nie będzie później problemu w czasie malowania pędzlem. My tutaj zrobimy w taki bardziej szybki sposób, trochę bardziej brudny sposób, dlatego do tego mamy taką przygotowaną, specjalną, tajną torbę, do której wrzucę słoik, żeby nie pobrudzić nic dookoła. Mamy specjalny spray, a żeby najszybciej, chcę Państwu pokazać, jak łatwo taki efekt w przygotowaniu uzyskać. Ja tego nie będę kończyć, bo pewnie nie zdążę tego zrobić, ale smaruję teraz farbą. Nie dokończę tego, żebyście Państwo zaraz zobaczyli, jaki jest efekt taki wstępny. Proszę bardzo. A w tej chwili to jest mokre, musielibyśmy to odstawić i odstawię to na momencik, żebyśmy zobaczyli, jak będzie to wyglądało, kiedy po wyschnięciu ja ściągnę sznurek. I efekt po ściągnięciu sznurka będzie dokładnie taki. Zrobią się takie nieregularne rysy na szkle i kiedy zapalimy w środku świecę, to bardzo ładnie wygląda. To światełko jest takie intymne i jeżeli postawimy takich świeczniczków, na przykład kilka, w różnych wielkości słoików, efekt jest gwarantowany i bardzo ładny. I biała farba chyba wygląda mimo wszystko najlepiej. Kolejną ozdobą świąteczną, którą chciałam Państwu pokazać, ona już wymaga trochę więcej pracy, ale mam nadzieję, że przy takim wieczornym siedzeniu, że będzie to przyjemność. Dla mnie jest od czasu do czasu po prostu zająć się takimi ręcznymi robótkami, które są przyjemnością i efekt jest bardzo fajny. Chciałam Państwu pokazać, jak przygotować taki prosty stroik do świecy i według mnie bardzo efektowny. Do tego będzie potrzebny nam karton. Ja sobie wybrałam taki dosyć sztywny karton. Ciężko mi było to ciąć nożyczkami, więc wycięłam to takim zwykłym nożykiem. A może nie wygląda to tak idealnie równiutko, ale myślę, że tutaj nie ma to kompletnie znaczenia. Nożyczki, ja nie miałam siły naprawdę, a zwykłym nożykiem dało radę. Może nie jest to idealny okrąg, ale do naszych celów będzie przydatny. Otóż tak, potrzebny będzie taki kartonik, poprzycinane na kawałeczki, kawałki patyczków, najróżniejszych, na jakie Państwo mają ochotę, mogą być okorowane, mogą być z korą, te akurat wierzbowe bardzo się fajnie do tego nadają. Co będziemy chcieli do tego dodać, to już jest właściwie nasza sprawa. Czy to mogą być szyszki większe, czy to mogą być szyszki malutkie, czy to są te wszystkie plastikowe dodatki, jakie mamy, czy to mogą być nawet takie perełki, chyba styropianowe niestety, ale wygląda to bardzo ładnie. Popatrzmy, sprawa jest bardzo prosta. Bardzo ważna rzecz, powinniśmy mieć taki klej specjalny na sztyfty. Nie jest to drogi wydatek, to się w domu często przydaje. Ja myślę, że w warsztatach gdzieś mężowskich bardzo często takie rzeczy mają. Ja w domu mam, lubię od czasu do czasu taki pistolet na klej używać.
Będzie wyglądało to w ten sposób. Będziemy musieli nanieść trochę kleju na taki kartonik. Przyklejamy kawałeczek obok, kawałeczek po kawałeczku patyczki. Niestety jest to trochę pracy, ale nie znowuż jakiejś takiej za ciężkiej. To troszkę trwa. Musimy cały ten jak najbardziej, jak najdokładniej zakleić całą przestrzeń, żeby nie było nam tego kartonu od spodu widać. Bardzo proszę. Kiedy całą taką przestrzeń zalepimy, żeby nie było widać od spodu tego kartonu, będziemy musieli położyć na tym kolejną warstwę. Więc znowuż klej, on jest bardzo fajny, on się trochę niestety ciągnie takimi nitkami, ale nitki później w łatwy sposób można usunąć. Proszę bardzo, niekoniecznie tak regularnie, możemy to lekko zrobić po skosie, zaraz Państwu pokażę. O, to powinno być tak, żeby nie było to tak idealnie. Cały taki karton musimy obkleić patyczkami. I ostatnią rzeczą, którą będziemy robić, to będziemy na powierzchnię przyklejać dodatkowe elementy, na które akurat mamy ochotę. Czy to mogą być takie kuleczki ze styropianu? Proszę popatrzeć. O, to akurat jest część, która się nam poruszyła, ale sobie ją dokleję. I cały ten styropianowy patyczek razem z tą kuleczką tutaj też. O, bardzo proszę. Czy takie elementy plastikowe, efekt jest bardzo fajny. Jeżeli do tego dołożymy świecę w środku i ją zapalimy, to są takie elementy, które tutaj teraz dostawiam, żeby Państwu pokazać, że to można zupełnie dowolnie sobie ustawiać. Jeżeli postawimy świecę i ją zapalimy, efekt takiego stroika jest bardzo ładny. Sami Państwo przyznacie, że wygląda to fajnie. Oczywiście trzeba pousuwać z tego te wszystkie nitki dodatkowe. Oczywiście trzeba sprawdzić, które elementy nam się ruszają. To teraz tak na ostrożnie, ale efekt według mnie jest bardzo fajny. Jak wykorzystać do tych naszych stroików, do naszych ozdób świątecznych, gotowe elementy, które możemy dostać w sklepie. Pokazywałam już Państwu przed chwilą takie styropianowe rożki, które można kupić, albo tego typu obręcze. One będą świetną podstawą do takiego stroika mniej ekologicznego niż ten, który przed momentem Państwu pokazywałam. Proszę zobaczyć, to jest zwykły taki stożek zrobiony ze styropianu i dookoła tego stożka, dokładnie, miejsce koło miejsca, przyklejone są zwykłe orzeszki laskowe. Wygląda to bardzo fajnie, bardzo efektownie. To, co jest na wierzchu, jak widzicie Państwo, są to znowuż takie zwykłe lampki na bateryjkę. Czy z tymi lampkami, czy bez tych lampek, sama ta choinka wygląda według mnie bardzo efektownie. Orzeszki laskowe, one zostały pomalowane srebrną farbą. Ja wykorzystałam do tego taką zwykłą farbę w sprayu, jak tutaj Państwo widzicie. Już po przyklejeniu możemy zostawić w kolorze naturalnym orzechów, możemy to pomalować na srebrno, możemy to pomalować na złoty kolor, jak sobie Państwo chcecie. Możemy to również zostawić zupełnie niepomalowane i właściwie bez żadnych dodatkowych ozdób i to już bardzo fajnie wygląda. Tutaj pozwoliłam sobie nie dość, że pomalować na srebrny kolor, żeby było efektowniej, to poprzyklejać takie styropianowe kuleczki, które mają tak troszkę imitować śnieg. Według mnie efekt jest bardzo fajny. I lampeczki, takie malutkie lampeczki, które udało mi się zdobyć, które po włączeniu, to są też takie lampeczki LED-owe, tutaj jest za jasno, to może to słabo widać, ale sama choinka również wygląda bardzo efektownie. Tak sobie myślę, że ono trochę może wygląda jak kupna w takiej sytuacji. Gdybyśmy takie mocniejsze lampeczki, jak tutaj w tym naszym dzbanku są zawiesieni na tej choince, ona by świeciła jeszcze bardziej, ale jak jest ciemno, to naprawdę efekt jest bardzo fajny. Kolejną rzeczą, którą zrobimy, pokażę Państwu w jak prosty sposób zrobić, to jest taki wianek, taka ozdoba również do świecy, czyli musimy wybrać sobie taką obręcz, tą styropianową albo znowuż z kartonu, jeżeli Państwo macie ochotę sobie wyciąć i nie chcecie takich styropianowych okręgów. Mniej więcej musimy sobie wybrać do świecy, która jest przeznaczona do tego. Ten będzie idealny do takiej małej świecy w szkle.
chyba tak bezpieczniej. W domu jednak jest używanie tych świec w szkle mimo wszystko. One po pierwsze nam nie pobrudzą, na pewno nie spowodują, że kapie stearyna. Poza tym chyba jest bezpieczniej. Nawet to trzeba dla bezpieczeństwa taką świecę wstawiać, szczególnie jak dookoła jest drewno, jak dookoła będą szyszki. Znowu będzie potrzebny do tego pistolet i potrzebne do tego nam będą szyszki. I znowuż miejsce koło miejsca na takim styropianowym podkładzie musimy takie szyszki przykleić. Jest to znowuż trochę pracy, każdą trzeba troszkę przytrzymać, żeby nam ten klej wysechł. Weźmiemy różnej wielkości szyszki, przyklejamy miejsce koło miejsca, staramy się zakryć ten styropian, który jest pod spodem. Oczywiście, że przed takim przyklejaniem takich elementów jak szyszki możemy cały ten styropianowy wałek pomalować w jakikolwiek sposób. To może być złota farba, to może być srebrna farba i to bardzo fajnie wygląda. I to od nas tylko zależy, czy my te szyszki znowuż zostawimy w kolorze takim naturalnym, jak znalezione w lesie, czy pomalujemy je w jakikolwiek sposób na złoto czy na srebrno. Ja teraz oczywiście pokazuję Państwu tylko fragmenty tej mojej pracy, bo właściwie cały efekt jest niezwykły, jeżeli już kończymy. Chcę tylko zrobić fragmencik, żebyście Państwo zobaczyli, jak to już będzie za momencik fajnie wyglądało. Trochę cierpliwości. Ten klej musi ostygnąć. Jak są różnej wielkości szyszki, efekt jest bardzo fajny. Tutaj od dołu dobrze jest przykleić, żeby nie było z brzegu widać ani kawałka fragmentu tego styropianu. Pomiędzy tymi szyszkami można oczywiście znowuż wpleść takie ozdoby, jakie mamy w domu. Ja tutaj tylko robię fragment, pokażę Państwu to od góry. Ta szyszka mi się, już prawie się złapała. Zaczynamy powolutku zaklejać całą powierzchnię styropianu. Jeżeli wokół tego dokleimy, nawet możemy poprzycinać takie pojedyncze na przykład kuleczki, które mają chyba imitować głuk, tak myślę, i zaczniemy wklejać, efekt będzie bardzo fajny. Proszę zobaczyć. Będzie bardzo ładnie. Jeżeli będzie pomalowany od spodu ten styropian, to cała taka otoczka do świecy będzie niezwykle efektowna. I nawet nie musimy tego malować, proszę zwrócić uwagę. Nawet w takim kolorze, jaki jest szyszek, wygląda to bardzo fajnie. Ślicznie dziękuję Państwu, że byliście ze mną chociaż przez te kilka minut. Mam nadzieję, że zainspirowałam Państwa do tego, żeby przygotować sobie coś samodzielnie, żeby przygotować się do tych świąt, usiąść sobie spokojnie, zrobić sobie herbatkę, kawę, kakao, usiąść, pobawić się troszkę sztuką, przygotować sobie jakieś świąteczne ozdoby, że któryś z moich pomysłów, które dzisiaj Państwu przedstawiłam, będzie fajną inspiracją. Bardzo pozdrawiam, życzę wszystkim zdrowia, bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia.